Sportowcom kibicuje sponsor programu. Marka Polkontrol, właściciel stacji kontroli pojazdów, ulica Jana Skolna 2A w Zielonej Górze. To jest akademickie radio Index. 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 Koniec. Tak! Na pewno się nie spodziewałem, bo w głębi duszy nie liczyłem za bardzo, że może tak się obrócić ten los, że z trzeciej drużyny zostaniemy mistrzem drugiej ligi i awansujemy. No, niesamowity obrót sprawy. To się liczy, nagraliśmy do końca, nie kalkulowaliśmy. Chcieliśmy dzisiaj wygrać jak każdy mecz, ale nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczą inne wyniki. No i z tego, co chyba dobrze liczymy, no to mamy awans i pierwszą ligę. W przerwie spojrzeliśmy na wynik, pod koniec, jak już wychodziliśmy z szatni, zobaczyliśmy z ciekawości, jaki tam jest wynik. Tam było do przerwy 2-0 dla Knurowa, więc no myśleliśmy o tym trochę, ale w sumie chyba na boisku nie. Dopiero po meczu tutaj stwierdziliśmy, że trzeba zobaczyć, co tam się dzieje, a tam 2-1 dla Knurowa, czyli dla nas bardzo dobry wynik, końcówka oglądana w szatni, no i no na pewno niespodzianka. Duża radość po końcowej syrenie w Pyskowicach. A, tak jak mówię, cel został osiągnięty w 200% i cieszy to, że pomimo tak średnio udanej tej drugiej rundy w drugiej lidze udało nam się to miejsce utrzymać, o tak powiem. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.